W tym pierwszym właśnie okresie, kiedy ja byłam internowana, były dwie niekompletne rodziny, rodzina mego brata i moja, i na szczęście te dwie rodziny były bardzo ze sobą zaprzyjaźnione, moja młodsza córka, Krzysia chodziła do przedszkola razem z córką mego brata Karolisią, więc w dużej mierze opiekę nad nimi sprawowała moja bratowa, Barbara Łozińska. Natomiast starsza córka, niestety, była u moich rodziców. Mówię niestety, bo moi rodzice się bardzo serdecznie nią opiekowali, oczywiście, i ona bardzo ich kochała, i całe życie była wobec nich bardzo opiekuńcza, ale brakowało jej towarzystwa bliskich osób w jej wieku. Dostawałam czasami od dzieci listy. Zarówno w Gołdapie, jak i w Darówku, Listy pisała Asia, bo Krzysia jeszcze nie, nie umiała pisać. I z listów tych wynikało, że tęskni za życiem domowym, za naszym życiem rodzinnym. Zwolniono mnie z internowania pod koniec kwietnia 1982 roku. Przyjechałam do domu. Dzieci nie mogły nacieszyć się moim widokiem. Zaprosiłam pierwszy raz rodziców na obiad w sobotę. Atmosfera była miła, rodzinna. Obiad świetny. Pod koniec posiłku usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Weszło dwóch smutnych panów. Z informacją, że muszą ze mną porozmawiać na komendzie, ale tylko przez godzinkę. Kiedy mąż podał mi torbę z, przygotowanymi, z przygotowanym zestawem na internowanie, obruszyli się, nie potrzeba, przecież za godzinę pani wróci. Niestety wróciłam dopiero po kilku miesiącach.